Jezu, jak jest pięknie. No. Powiedz kiedy? Kiedy? Siemanko hopketki i hopheadzi. Przyjechaliśmy do Wrocławia na Birgit Madness, rozlewać Splendor Q. Ale żeby dobrze wejść w festiwal, trzeba dobrze zjeść, więc idziemy do Mercado, lokalu inspirowanego madryckimi halami targowymi, gdzie można zrobić zakupy, też dobrze zjeść tapasy i napić się piwa. A prowadzi go Bartek, więc chodźmy do środka. Gotowy? Tak, tak. To ja zacznę i... Już się nagrywa? Tak. Hiszpania mocno kojarzona jest z winem, ale to właśnie w halach targowych Mercado bardzo często pije się piwo i to piwo w małych objętościach. O tradycjach i zwyczajach temponujących nie mogę powiedzieć nic lepiej niż Bartek, który spędził w Madrycie... Dwa lata. Więc Bartku... Zdrowie, Michał. Zdrowie twoje. Easy payay. Będziemy to ciąć, tak? To bardzo powiedz o inspiracji do Mercado, jak powstało to miejsce, co chciałeś przenieść z Madrytu do Wrocławia? Najlepiej chciałem przeteleportować cały Madryt do Wrocławia. Albo siebie do Madrytu. Albo siebie do Madrytu. Mercado po hiszpańsku znaczy targ. I targ jest takim miejscem i punktem zbiorczym dla całej Hiszpanii. Na targu się robi zakupy, na targu się spędza czas, ale też jada się śniadania, pije się kawę, pije się alkohol, spotyka się z przyjaciółmi, spędza się tam czas. Od rana do godziny 17 mniej więcej, do 16 różnie. Targi są miejscami sprzedażowymi, a później te stoiska są nakrywane i zaczyna się ta część imprezowa, są otwierane restauracyjki, knajpki, tapas bary, właśnie tapas bistro i serwuje się tam jedzenie i się bawi do późnych godzin nocnych. Też, ale się spędza również przerwy obiadowe i wtedy pije piwo z tych małych, takich małych szklanek, które się nazywają... Kania. Kania to mała objętość piwa, między 150-200 ml, czasami nawet mniejsza. Tak jak Hiszpania jest znana z tapasu, to nie wszyscy wiedzą, że jest też znana z tego, że się pije bardzo, bardzo dużo piwa, nawet więcej chyba niż wina, szczególnie ludzie młodzi. I to piwa w ciągu dnia, a nie wieczorem. Tak, wieczorem jeszcze więcej, a w ciągu dnia całkiem dużo. Zaczynamy. Więc pije się małe objętości, tak jak podaje się małe tapas, małe porcje jedzenia, tak się podaje małe porcje piwa. Tak. Co mamy? Do naszego Easy Pale Ale'a? Do Easy Pale Ale'a dzisiaj mamy grzankę z szynką jamon reserva, czyli szynką hiszpańską. Z rasy czarnej świni, hodowanej w Andaluzji i w północnej Hiszpanii. I do tego mamy... Piszona? Sałatkę z fenkulu. Piszona? Tak. Czyli tak właśnie wygląda tapas, taka forma małej takiej przystawki, która jest serwowana na jeden gęs, na dwa gęsy. I świetne jest to, że jedną porcję można podzielić na wiele osób. To jest najważniejsze. Przystanąć, zjeść, podzielić, na kosie. Tapas pierwotnie oznacza pokrywkę, na której podawano pierwszy tapas, ale tak naprawdę to jest forma spędzania czasu, ponieważ jeśli mówisz, że będziesz jadł tapas, to będziesz się spotykał z ludźmi, to będziesz się przemieszczał, będziesz pił piwo i będziesz jadł kilka różnych rzeczy. Easy bardzo dobrze pasuje tutaj do tej grzanki, dlatego że szynka jamon starzona 12 miesięcy jest wręcz słodka, nie jest solona i przyprawiana, mięso jest aż słodkie, dlatego wytrawne, mocno nachmielone piwo świetnie pasuje do tego. Easy jest świeży i ten kiszony pęku też ma również świeżość, więc... Takie podwójne wzmocnienie świeżości. Dzięki bardzo. Dzięki. A wy bądźcie spragnieni.